Tak wygląda mieszkanie zniszczone przez zadłużonych lokatorów. Brudne ściany, brak podłóg, okna zabite dyskami. To jest lokal odzyskany w wyniku eksmisji od lokatora, który dewastował nasz lokal. Eksmisje grożą przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy latami nie płacą czynszu za przydzielony lokal. Przypomnę, że możemy zaległości rozłożyć na raty. Dogodne dla dłużnika. Jest również program realizacji świadczeń wzajemnych, a więc każdy z mieszkańców, który popadł w tą spiralę zaległości, ma możliwość w ramach drobnych prac wykonywanych na rzecz naszego zasobu odpracować zadłużenie, które w danym momencie posiada. Zadłużenie to główna przyczyna eksmisji, ale nie jedyna. Za to, że zakłócają mir sąsiadów i są osobami dewastującymi nasze lokale. Zarówno części również wspólne, dlatego mieszkańcy, którzy mieszkają w tej nieruchomości, również składają wnioski, żeby przyspieszyć takie eksmisje. My płacimy uczciwi mieszkańcy tyle pieniędzy, a no, trochę powinni się ogarnąć już w końcu, nie? Rzadko chodzę do centrum. Jak teraz któregoś dnia byłam, śmiecie pełno, te sklepy pozamykane, koło tych sklepów pełno tego śmiecia różnego. Niech wezmą się za robotę. Chociaż tyle zrobią. Firma, która przeprowadzi eksmisję z takich mieszkań, powinna zapewnić dłużnikom lokale tymczasowe na okres od miesiąca do pół roku. W przypadku osób z problemami zdrowotnymi musi też im zagwarantować odpowiednie wsparcie medyczne. Firma zewnętrzna przeprowadza taką eksmisję, zabiera najczęściej poza Gorzów, ostatnio była to Skwierzyna. Pomieszczenia, które są przeznaczone jako pomieszczenia tymczasowe, są to pomieszczenia, które muszą po prostu mieć światło dzienne i jedno źródło światła. Toaleta może być na zewnątrz, zarówno dostęp do wody. Tylko w tym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie od maja do października chce przeprowadzić ponad 20 eksmisji. Na ten cel przeznaczył ponad 150 tysięcy złotych.